Ostatnio udało nam się odkryć tajemniczą latarnię świątynię w środku dżungli. Dzisiaj jesteśmy wraz z Admirosem i Flotarem w kolejnym odcinku Zaginionych Wysp. Dzień dobry. Cześć panowie. I dzisiaj, co panowie dzisiaj robimy? Otwieramy lootboxy. Otwieramy lootboxy to raz, dwa. Idziemy na ostatnią wyspę, więc zostawcie łapę w górę tutaj w tym momencie. Właśnie w tym momencie zostawiasz łapę w górę, ponieważ to koniec jest tej przygody wspaniałej, panowie. Zresztą... Możesz napisać w komentarzu, jaką inną przygodę fantastyczną możemy przeżyć. Dokładnie. W innej grze. Ale, bez Admirosa. Ale bez Admirosa. O. Dokładnie. A jak z Admirosem, to zostawiajcie łapki w górę. A jak bez, to w komentarzu. To też zostawiajcie łapki. Jak w będzie górę. Więcej komentarzy niż łapek w górę, to będzie bez Admirosa. Powodzenia. Nie, będzie oczywiście z Admirosem, to jest tylko żarcik. Tak, dobra. Bez Admirosa ta seria nie ma sensu. Panowie, słuchajcie, bo przygotowałem małe co nieco, niedużo, bo byłem leniwy. Mamy 3 lootboxy i jakby... Otworzę je wszystkie sam. Nie. Każdy, ja wezmę to, co zostanie, a wy jako pierwsi możecie. Okay. Czyli no, zagrajcie w kamień i w kamień zagrajcie. Masz Admiros papier, kamień i nożyce? To byśmy po prostu pokazali, żeby wszyscy widzieli. Wiesz co? A czy masz kamień? No dobra, okej, dobra, możemy tak zajrzeć. Nożyce to będzie kill-off. Tak, nożyce niech będzie kill-off, a ja mam papier dla was. O, jak masz papier, to spoko. W sensie papier, mam książkę. Dobra. I weź sobie na 1, 2, 3, żebyś miał. Tak, i miej coś innego w łapce i sobie klikniesz. 1, 2 albo 3. No dobra, jeden. Dobra. Okay. I ty mówisz na 3, 4, na ry pokazujemy, okej? Okay? Hades, ty musisz odliczyć to jakby. 3, 4, ry! Wygrałem. Flotar wygrał, tak. Wygrał. Czyli Flotar, wygrasz pierwszą skrzynkę, nie gramy do trzech. Jedną skrzynkę. No i bierzesz z niej przedmioty. Admirosie, zostało ci jedna z dwóch, więc... Dobra, no. Biorę ostatnią. To ja biorę ten, no i ja wygrałem całkiem... No, oszustwo. Nie, Admiros dostał najgorszą skrzynkę. Dlaczego? Co Admiros dostał? No bo ty masz portki, ja mam klatę, a on ma hełm i nogi. Hełm, buty mam i diamentowy miecz. To jest najlepsze, co możesz dostać. I jeszcze spodnie dostałem, mam już komplet zbroi. Ale my mamy lepsze. I jeszcze łuk. No, my mamy lepsze rzeczy. Bo niemożliwe. Bo nie wiem co, no tak, no on ma spodnie, a ja mam ten. Dla mnie to są i tak bardzo fajne. Okej, dobra, panowie. No dobra, ostatni Admirosie, blok. Proszę, to jest dla ciebie. Diamentowy blok. Ostatni diamentowy blok. Ostatni prawdopodobnie rozłożę portal. Go na diamenty. Ej, skąd ja mam tyle chleba? O kurde. A no bo chleb też przygotowałem. Tak, no też nie. Miałem chleb. No, dobra, Admirosie, wsadzaj. Ja mam. Musisz wsadzić ten blok. Diamentowy blok, tak. Dobra, musisz odpalić ten teleport. To za najgorszy człowiek. O Jezu, ta jedna prosta, jedno proste no, zadanie. Już. Dobra, no. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie, Admiros. Ojej, wow, dobra. Ojej. Nie do przodu. No, okay. Wow! Jaki zamek! Jaki ten! I mamy ostatnią książkę! Czy mamy ognisko? No właśnie, nie mam ognisko. Czy w zamku też ognisko zrobimy? No właśnie, musimy... Mi się wydaje, że będzie trzeba... No, ja się cykam tego zamku osobiście, więc panowie... Ty, tam coś jest. Tam są mury tego zamku. Ja wiem, co tam jest. W tym zamku mieszka król. Może tu a jest... pod zamkiem mieszka smok. Ej, a może Janusz tu mieszka? Dobra, panowie. Ja czytam książkę, poproszę o oczywiście dźwięki, piękne tła, jak a Janusz to nie był czasem taki Indiana Jones? Nie. Dziennik kapitana Janusza. Dzień 257. Admiros, chodź bałwana ulepimy. To są dźwięki śniegu jak coś. Rzeczy w tym sensie, że jesteśmy nasz... No, także oto i on. Czytaj. Zaginiony zamek, ukryty gdzieś pośród górskich szczytów, które wyrastają z głębi oceanu. Nie jestem w stanie ocenić, kiedy ostatnio jakaś żywa dusza postawiła tu swoją stopę. Pora zobaczyć, co kryje się w środku. Tak, to tyle. Ulepimy dziś bałwana. To jest specjalny bałwan. Ale bałwan, no Flotar, ładnie. No, co ty, Flotar, tutaj tworzysz? Taki siurkowy ten bałwan troszeczkę. Takiego bałwana to się nie spodziewałem. Rakietę teraz zrobimy. Rakietę, okay, lecimy w kosmos. Dobra, panowie, słuchajcie, no musimy iść. To jest ostatnia wyspa. Chyba. Prawdopodobnie. Ciekawe, patrzcie, co jaki będzie, jestem. Nie? W ogóle patrzcie, jaki wariacik chodzę po tym. Na niebezpiecznej krawędzi. Zrobił to! Ja by nie zrobię tego. O Jezu, Admiros się poślizgnął tutaj. Ej, Flotar, zejdź stamtąd, bo się poślizgniesz. Ja naprawdę... No dobra, panowie, to już bez śmieszków. Myślę, że trzeba wejść tutaj i... A, to czekaj, można po prostu wejść? O, ja mam pomysł.
patrz, stań przy tym. No się chce. Zamknij, zamknij, dobra, o, pięknie. Dmiros, zrobisz to samo? Dobra, aby... dawaj, i teraz zamykam, okay. I w dół, i dawaj, Dmiros, no teraz ty stań jak najbliżej tego i pyk. Jak się przyciągali. Tak? No bo to są nowe rzeczy. Hej, tu są drzwi. A tu jest? Ej, jaki pomysł w ogóle ekstra na te? Na drzwi, nie? No, kozak. Już ktoś rozważył klamkę. Tak, to jest zepsuł. Ej, tutaj jest ten, wejście na wieżę, chodźmy na wieżę. Dobra, idziemy na wieżę? Dobra. A, bo trzeba spację przytrzymać. Tak, trzeba spację. Okej, okay. Nie, to wiem. O, tu są jakieś drzwi. I chyba na ej, teraz jestem jakiś taki spokojny, w ogóle każdy ruch to kalkuluje, żeby sobie okay, no walić. Jest tu aż cały nic, ale widzimy, patrz. Dobra, jest wieża. Ja nie będę się wychylał. O kurde, jakie, o nie! No właśnie. O, dobra, Admiros, chodź. Bo ja dwa razy no, w nie nacisnąłem i ten, zepsuł mi się w międzyczasie. Ej, słyszę pająki. Wow. Ej, dobra, ale w sumie... Może on się zamienił w giga pająka. Tak, albo że chodźmy tak normalnie. Fajnie no, się spideruje, no, ale no... Mega ewolucję zrobił. Mega ewolucję. Spidermana się zamienił. Janusz to Spiderman. Ej, dobra, jest wejście. Janusz man. Ej, ale jaki kozak pomysł na no. Wejście. Ja szanuję w opór, bo ja bym nie wpadł na to, dobra. Ej, jest nie. Tu jakaś jadalnia. No dobra, ja ręce do góry! Chodźmy razie na jadalnię. To są ogórki? To jest skrzynka. Ej, to jest skrzynka. Ej, jest kolejny. Jest czaszka. Książka. Dobra, czy możemy sobie usiąść ładnie? Tak, możemy sobie usiąść. O nie, ja już chyba widzę co. Ja też o, widzę dobra. Właśnie. Dobra, panowie. Ja nie widzę. Dziennik kapitana Janusza, dzień 257. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek to czytasz. O nie, ja już teraz też widzę. Tutaj kończy się moja podróż. Wygląda na to, że twoja również. Ej, no Janusz, co ty robisz? No Janusz, co? No Janusz. No i gdzie jest? Janusz jest liderem? Janusz, czy o co no nie wiem, no jakby... No co, no dobra, postawmy tu ten i została ostatnia głowa, która ostatnia prawdopodobnie głowa. Jest na wieży. A może gdzieś indziej jest? Tutaj? W sensie nie ma... Ej, ale fajna byłaby przygoda, jakbyśmy znaleźli pierwszą głowę na początku historii i musieli ją nosić przez cały ten. Tak, i nie wiedzielibyśmy po co. Znaczy, no, jak widzisz głowę lidera, to od razu ten, ale jak byłby jakiś tekstur pak, nie? Tam jest. No, który by nie... faktycznie. Właśnie... Admiros, to jest twoja ostatnia główka. Gdzie jest? Tam w rogu. Tam na kwiat, na roślince, tam. Admiros nawet ci zbuduje, zobacz. No nie, możesz no Admiros to szukł. No kurde, co mi zrzucacie? Admiros, Jezu, no nie, no takie proste... No nie będę z wami grał w Minecraft, no jeszcze wodę mi zrzuca, żeby tak, takie proste rzeczy ci dajemy do roboty, a ty takie coś, no. Nie, no to są oczywiście, że... Zaraz spadłem, nie. Ej, dobra, się... mam tą głowę i od razu ją postawię dla was za karę. A to ucieczka, od razu do tyłu, nie? Jak najdalej, w sumie najlepiej... Okay. Dobra, 3, 2, 1... Admiros, jedna prosta rzecz, postaw ją. Nie chcę mi się w sumie z nim walczyć. Najpierw zjem sobie chlebka. Dobrze, Admiros. Dobrze. O, serduszka się regenerują. Dobra, postawiłem. Bęk! Ciemkobla postawi zanim on postawi głowę. Nie tym razem. Ubiegł mnie. Dobra. Dobra, wychodzimy stąd, tak? Wiesz co, w sensie chyba póki pod dachem będzie to lepiej, tak mi się wydaje. O. Dobra. Chyba zamek rozwalił. Sfokusował się chyba na mnie. Chyba tak, dobra, pyk. O Jezu, uciekł na górę. No. W sensie... Uważajcie. Pająk tu jest? Był! Jest w dachu, jest na dachu. Dobra, walę z niego z łuku. Dawaj go z łuku, uciek! Wyszedł, Flotar, uważaj! On chyba na wyszedł jest. Na banana. Tak, jest na tobie, na banana, dobra. Na banana, na dziedzińcu jest! I jest teraz w domku znowu, no nie! Ja cofam się do domu. Dobrze, trzymaj go tam, będziemy w niego tubić. Tak, on też jest w domku, więc no. Okej. Ale strzela w nas, o nie, ja już nie mam strzał. Ja jeszcze trochę mam, to poszczelam do niego. W sensie, póki nie zejdzie mu ta bariera, to... No. No to trzeba go w niego strzelać ze strzału, tak? Tak. Dobra, dostał. Oj, strzela we mnie. Znów nie mam. Dobra, lecę, Flotar! Idę, walczę go z miecza! Ja sobie na drabince stoję. A ja go leję. O. Czy już dobra, można jest, go bić, tak, miecz. Dobra. O Jezu, on tutaj jest! Tak! Odejdź ode mnie, ty. Dobra, lejcie, klepcie go! Dobra, ja muszę... No jest klepany przecież. Co ty robisz? Flotar się chowa? Flotar sobie jadł chlebek tak grzecznie i w ogóle. Ja sobie od połowy walki, ja sobie stoję. Dobra, mam mało serduszek, idę się odleczyć. Szybkoż. Dobra, jest blisko. Nie no, to spali się ta. Dobra, jest! Prawie, panie Januszu, to nie nasza przygoda się kończy. Ja go zabiję! Woo!
Moja? Kto go zabił? No nie wiem, kto... Dobra. Zamieszanie się zrobiło. No dobra, fajno. Mamy gwiazdkę, ale... Czy jest jakaś jeszcze epilog? Albo czy jest jakaś puenta tego? No. Bo jakby ja rozumiem, okej, zwiedzą sobie wyspy i co? No i, przybył i... do zamku i... Ej, zrespił Widera. Koniec? Tak. To była najdziwniejsza fabuła w sensie, mapie Minecraft. Może jest na tym, na przykład na wieży. Jakby spróbujmy przeszukać tutaj ten dom, i tak dalej. Ja wejdę na wieżę, a wy ten dom na górze i na dole, nie? Okay. W sensie jakby, no ja szczerze powiem, że jakby zamysł mi się totalnie podobał, nie? No tak, podróżując Janusz przez wyspy był spoko. To trzeba przyznać. Jak najbardziej, mi się wydaje, że powinniśmy tu się wedrzeć w ogóle siłą troszeczkę i tak dalej. Ale coś nie działczy, tak, więc smutek, żal i niedowierzanie. Ale no wydaje mi się, panowie, że naprawdę jakby mapę troszeczkę lepiej dopracować, żeby była jeszcze bardziej kozak i byłoby spoko, w sensie dobrakuje i dorobić tej. Zakończenie tylko. Tak, tej puenty, znaczy no zakończeniem jest to, że no w sensie no nie ma tego jakby czystego zakończenia, że o dobra, udało wam się przeżyć coś tam i tak dalej, to jest smutne troszeczkę. Dobrze, to ja powiem, udało wam się przeżyć, podróżnicy. Janusz. Zakończenie. Miros przez cały czas był Januszem. Kurde, i napisał wszystkie książki, nie? Ale nasza podróż się tu nie kończy się na tej serii, moi kochani, słuchajcie, na tej serii się kończy, ale niedługo zaczynamy kolejną kozacką podróż. Mam nadzieję, że panowie, zabiorę was na kolejne wakacje. A tymczasem, moi kochani, nie wiem, czy jeszcze ta seria Flotara jest aktualna, czy nie, bo nie wiem, kiedy wy to widzicie, ale my idziemy na wakacje na najtrudniejszy survival na świecie. Wbijacie do Flotarka, żeby to zobaczyć i piszcie, żeby Admiros też odpalił swoją niesamowitą serię z Minecrafta. I jak widzicie, niestety tylko ja z Flotarem będziemy, bo Admiros nie przeżył. Flotar mnie zabił. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Cześć. Cześć. Cześć.